Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 57. odcinek Zarychty na solo. Tym razem zapowiadam Washington Wizards, czyli ostatnią drużynę konferencji wschodniej. Jest to 15. odcinek zapowiedzi. Powiem wam szczerze, jestem już trochę zmęczony, no ale jak dobrnęło się do połowy, no to trzeba jechać dalej. Także Wizards, drużyna, która przez kilka ostatnich sezonów była w kręgu naszych polskich bardzo dużych zainteresowań ze względu na Marcina Gortata, który tam grał przez ostatnich kilka lat. Teraz Gortata już tam nie ma. Drużyna nagle zrobiła się bardzo mało interesująca. Także dla mnie, myślę, że dla was podobnie. I dlaczego tak jest? No chociażby dlatego, że drużyna gra dosyć nudną, przewidywalną koszykówkę, która jest takim średniakiem, chociaż teoretycznie ma przecież bardzo dobrych zawodników o świetnych nazwiskach i umiejętnościach. Natomiast w połączeniu z ławką rezerwową, która jest taka sobie, w połączeniu z trenerem, który jest byle jaki, no to produkt końcowy jest taki, a nie inny. No zacznijmy od tego trenera, Scott Brooks, który osiągnął, mam wrażenie, więcej niż tak naprawdę powinien, bo umiejętności trenerskie są jego zdecydowanie niższe niż suma talentów zawodników, które miał chociażby w Oklahoma City Thunder, czy teraz właśnie w Washington Wizards. Brooks, który trzeci sezon będzie wracał teraz z drużyny z Waszyngtonu i nie zdziwię się, jeśli po tym sezonie w przypadku porażki z tym zespołem się pożegna. Oczywiście nieśmiertelny, nienaruszalny pozostanie generalny menadżer drużyny, czyli Ernie Grunfeld. Natomiast no Brooksa posada, jeżeli powtórzy się scenariusz z ubiegłego sezonu albo będzie nawet gorszy, w co mocno niestety wierzę, no to Brooks może się pożegnać ze swoim stanowiskiem. W te dwa lata Wizards oczywiście z Brooksem byli w playoffach. Półtora roku temu odpadli w półfinale konferencji z Boston Celtics, w ostatnich rozgrywkach już w pierwszej rundzie z Toronto Raptors. No i wydaje się, że ze Scottem Brooksem ta drużyna kolejny raz dochodzi do ściany, podobnie jak to było wcześniej z Randym Whitmanem. Więc Brooksa za bardzo sobie nie cenię. Wiecie o tym, jeżeli słuchacie, czy to Zarychty na solo, czy wcześniej Coast to Coast. No i moja ocena Scotta Brooksa będzie dosyć niska, podobnie jak jego wzrost, czyli trójeczka. Nie jestem, tak jak powiedziałem, jego zwolennikiem. Nie zdziwię się, jeżeli po sezonie zostanie zwolniony, bo od takich graczy jak John Wall, Bradley Beal powinien zdecydowanie umieć wyciągnąć więcej, żeby ci gracze po prostu grali lepiej. Ok, przechodzimy do obwodowych, czyli teoretycznie największej siły drużyny. Najmocniejsze dlatego, że mamy tutaj dwie największe gwiazdy. John Wall i Bradley Beal to są gracze, którzy będą napędzać tą drużynę. Gracze, którzy powinni ją pociągnąć zdecydowanie dalej, ale wydaje się, że ich konflikt, gdzieś tam walka o to, kto jest liderem prawdziwym tej drużyny, niestety powoduje, że zespół idzie w dół, a nie w górę. Teoretycznie numerem jeden jest John Wall, natomiast dla mnie lepszym zawodnikiem jest Bradley Beal. Jest graczem, który bardziej się rozwija, który więcej tej drużynie daje. Jest przede wszystkim bardziej stabilny w swojej grze. Dodatkowo nie gapi się w obronie tak jak Wall. Nie marudzi. Nie pojawia się na zgrupowaniu kadry z brzuszkiem, a przynajmniej może nie z brzuszkiem, którego nie widzieliśmy, ale z napompowaną twarzą, jakby go ugryzło stado os. No i Bradley Beal jest tym, wokół którego moim zdaniem ta drużyna powinna być budowana. Na minus dla niego jest taki oczywiście, że nie jest takim showmanem jak John Wall. Nie był numerem jeden w drafcie jak John Wall, więc to niestety sprawia, że gdzieś tam zawsze będzie tym numerem dwa. Ale tak jak mówię, dla mnie koszykarsko jest graczem lepszym, bardziej kompletnym. Wall oczywiście ma swoje plusy, tak? No bo jest bardzo dobrym asystentem w ofensywie, bo potrafi trafiać decydujące rzuty. Bo jak mu się chce, to dobrze broni. Ma mnóstwo efektywnych akcji. Ile razy widzieliśmy te jego wsady albo bloki przy powrotach do obrony w kontrataku rywali. Natomiast nikt nigdy nie zrobił highlightu pokazującego, jak to John Wall zasypia i puszcza zawodnika ze słabej strony, który zdobywa punkty bardzo łatwe spod kosza. Więc to jest ten największy mankament Walla, jaki ja mam. Ciekawy jestem też do końca, czego nie wiemy, o co tak naprawdę poszło w kłótni między Johnem Wallem a Marcinem Gortatem. Mam nadzieję, że kiedyś się tego dowiemy, bo dobrze by było po prostu wiedzieć. Natomiast Wall wydaje się być też takim gościem, który nie znosi sprzeciwu, uważa siebie za najważniejszego, najlepszego. No i że wokół niego wszystko powinno być budowane, wokół niego wszystko powinno tańczyć, a on będzie po prostu w tym wszystkim najlepszy. Tak przynajmniej on ma poczucie.
Dalej mamy zawodnika ściągniętego w wymianie za Martina Gortata, Austina Riversa, który ma za sobą najlepszy sezon w karierze dotychczasowej. Rivers w momencie, kiedy został uwolniony od piętna Chrisa Paula, Blake'a Griffina, kiedy wyszedł z ich cienia, rzucał 15 punktów na mecz, miał 4 asysty, trafiał prawie 38% rzutów za 3 punkty i naprawdę wyglądał dobrze w poprzednim sezonie. Tego mu nie można obiecać. Nie, przepraszam, odebrać. Mam nadzieję, że utrzyma tą tendencję. Jest to dla niego o tyle ważne, że będzie wolnym agentem po najbliższym sezonie. No i musi sobie wywalczyć nową wysoką umowę, żeby po prostu dobrze dalej zarabiać. Jeżeli będzie grał podobnie jak w poprzednim sezonie w Clippers, to raczej powinien być o to spokojny. Numer 4 wśród obwodowych to Tomasz Satorański. Czech także będzie za rok wolnym agentem. I wydaje się, że on dzięki swojej bardzo solidnej grze, nigdy nie schodzącej poniżej pewnego poziomu, zatrzyma się w NBA na dłużej. Satorański w poprzednim sezonie nocował ponad 7 punktów, prawie 4 asysty, trafiał 46% trójek, będąc jednym z najlepszych strzelców w całej lidze. Oczywiście nie oddawał ich jakoś strasznie dużo, ale był efektywny po prostu. To jest też taki zawodnik, który nie potrzebuje, żeby była dla niego rozrysowana akcja, nie potrzebuje tego, żeby wszyscy na niego patrzyli, on po prostu wchodzi na boisko i robi swoje. Taki gracz to jest skarb i takiego gracza większość drużyn chciałaby na pewno mieć, bo to jest zawodnik, który za dużo błędów nie popełnia, stara się zawsze, walczy w obronie, w ataku, nie przejmuje się tym, że ktoś zrobi nad nim wsad, tylko po prostu skoczy, żeby spróbować zablokować. Więc takie małe rzeczy, które wpływają na pozytywny odbiór tego zawodnika. I numerem 5 po poprzednim sezonie wydaje się być Jody Meeks, chociaż nie zagrał jeszcze ani minuty w trakcie tegorocznego preseason. No Meeks, no myślę, że będzie dostawał jakieś ogony. W poprzednim sezonie rzucał 6 punktów na mecz, trafiał 34% za 3. Ja się cieszę, że on w ogóle wrócił na dobry do NBA pod względem zdrowotnym, bo to też jest ważne. No ale koszykarsko ma coraz mniej argumentów. Jeśli chodzi o ogólną ocenę pozycji obwodowych, no to wystawiam tutaj bardzo wysoką 4 z plusem, gdyż tak jak mówię, no Wall i Bill to jest ścisła czołówka całej NBA, niezależnie od tego, czy lubię Walla, czy też nie i jak bardzo go cenię. A do tego bardzo dobrzy zmiennicy, bo Austin Rivers na dwójce, Satorański na jedynce, Rivers też może grać na jedynce. To są naprawdę solidni gracze. Ok, przechodzimy dalej do skrzydłowych. Tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację, bo mamy aż 3 z 5 graczy, których będę omawiał, to są goście wybrani w drafcie przez Wizards, czyli wychowankowie. No i po kolei, oczywiście numerem 1 jest Otto Porter, który ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon. Kolejny sezon z bardzo wysoką skutecznością za 3, bo 44% aż. Porter, który wydaje się, że mógłby wreszcie zacząć dostawać trochę większą rolę w ofensywie niż dotychczas jest. No oczywiście on jest trzecim najważniejszym graczem w ataku, ale to prędzej Markif Morris dostaje piłki do grania izolacji, prędzej do grania 1 na 1 niż właśnie Porter. Porter z kolei biega po linii końcowej, w punkty zdobywa w kontrataku, po odrzuceniach kolegów z drużyny, więc to są jego główne elementy, w których błyszczy. Ale moim zdaniem powinno być tego zdecydowanie więcej. No obok niego będzie grał właśnie wspomniany Markif Morris, dla którego to będzie rok kontraktowy. Morris, którego mniemanie o sobie jest zdecydowanie wyższe niż umiejętności. No jest graczem na te, dokładnie na takie, jak sobie tak pomyślałem, jakie statystyki mógłby mieć Markif Morris. No to mniej więcej takie strzelałem, jakie rzeczywiście ma, czyli 11 punktów, 5,5 zbiórki. Nic specjalnego, ale też jakoś źle nie jest. Trafił 36% trójek, co jest solidnym wynikiem. Natomiast wydaje mi się, że no jeżeli Wizards chcą gdzieś pójść wyżej, no to potrzebują znaleźć kogoś lepszego niż Markif Morris na tą pozycję. Zmiennicy? Kelly Oubre, czyli kolejny zawodnik wybrany w drafcie, oszlifowany, który doszusował już do naprawdę solidnego poziomu. Aczkolwiek mam wrażenie, że Oubre ma trochę problem z głową, z trzymaniem nerwów na wodzy, przez co parę razy podpadł sędziom. Natomiast czysto koszykarsko no jest coraz lepszy. On ma chyba dopiero 2 sezony ze sobą, albo 3. No i w ostatnim już to prawie 12 punktów na mecz rzucał. Miał 4,5 zbiórki, 34% za 3, więc naprawdę się fajnie chłopak rozwija. Jeszcze jak dołączy do tego naprawdę dobrą obronę, to będą Wizards z niego zadowoleni. Dalej mamy nowy nabytek, czyli Jeffa Greena, ściągniętego w miejsce Mike'a Scotta.
No, Jeff Green ma jasne zadanie postawione. Ma wchodzić z ławki, zdobywać punkty, wykorzystywać przewagi, które ewidentnie będzie miał, jeżeli będzie kryty przez zawodników z pozycji numer 3. I tutaj Green swoim wzrostem, zasięgiem ramion powinien nad nimi górować. Do poprawy oczywiście w porównaniu do poprzedniego sezonu rzuty za 3 punkty, bo trafił tylko 31% trójek, gdy grał w Cleveland Cavaliers. I numer 5 to tegoroczny debiutant, kolejny na tej pozycji zresztą. 15 pick tegorocznego draftu, Troy Brown Jr. Jako zawodnik na ostatnim roku studiów 11 punktów, 3 asysty, ale tylko 29% w rzutach za 3 punkty, więc to jest zdecydowanie do poprawy. Natomiast Wizards już są znani z tego, że tego typu graczy potrafią oszlifować. Przykłady właśnie Portera czy Ubra pokazują, że Brown trafił w dobre miejsce, jeśli chce poprawić swoje umiejętności i za kilka lat zainkasować niezły kontrakt. Wystarczy tylko trenować i pracować mocno nad sobą. Ogólna ocena dla skrzydłowych? Trójka. Z tego względu, że powinni być bardziej wykorzystywani, szczególnie Otto Porter. Gdyby Brooks lepiej go wykorzystywał, to wtedy ta ocena byłaby zdecydowanie wyższa. I na koniec środkowi. No tutaj mamy wielką gwiazdę, tak? Gracza, który kilkakrotnie zbierał dla siebie nagrodę na najlepszego defensora ligi, czyli Dwight Howard. Howard, który ma dla siebie za sobą, chyba najlepszy sezon indywidualnie od czasu, gdy odszedł z Orlando Magic, bo w barwach Charlotte Hornets znowu przypominał w ataku momentami tego starego Dwighta. Niezły był też w defensywie, natomiast no wiadomo, jest to zawodnik, który zasadniczo zmienia sposób gry swojego zespołu. I tak samo będzie tutaj, bo Howard w przeciwieństwie do Gortata nie będzie aż tak bardzo nastawiony na granie pod kolegów. On będzie domagał się piłki do grania tyłem do kosza. On będzie się domagał tego, żeby czasem zwolnić, poczekać na niego, bo to on jest bardzo ważny w ofensywie. Więc teraz kwestia Scotta Brooksa, żeby znaleźć gdzieś równowagę pomiędzy chęciami Howarda do gry dla siebie, a pomocą dla drużyny. No i też kwestia, czy uda się tego Howarda przekonać do tego, żeby grać zespołowo. Póki co nie ma tego problemu, bo Howard złapał uraz, ma problemy z kręgosłupem, przez to jest wyłączony do końca preseason, a być może nawet z pierwszych spotkań sezonu zasadniczego. W związku z czym otworzyła się szansa dla Francuza Jana Mahimiego. No ale Mahimi to wiemy dobrze, że jest zawodnik o ograniczonych też możliwościach. Nie jest to gracz stworzony do gry ofensywnej, bardziej do gry w obronie. Oczywiście swoje punkty gdzieś tam potrafi dorzucić, ale nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Skuteczność oczywiście niezła, bo przy takiej małej liczbie rzutów, bardzo często spod samego kosza albo wsadami, no to 55% jest gdzieś tam, powiedzmy, że normą. Numer 3 to jest Jason Smith, przynajmniej tak to wygląda z minut, które Smith dostaje w trakcie preseason i szkoda mi tego, bo jest za nim niezły zawodnik Thomas Bryant, który rok temu był debiutantem w Los Angeles Lakers. Bryant dostaje jednak mało minut, był bardzo dobry w lidze letniej i tym zapracował sobie na kontrakt dłuższy z Waszyngtonem, natomiast boję się, że Bryant minut nie dostanie. A Smith ma po prostu wyższy kontrakt i trudniej byłoby Waszyngtonowi z niego zejść. A Bryanta jest, z tego co pamiętam, niegwarantowany. Okej, no i idąc dalej... ocena. Ocena dla podkoszowych trójka, ze względu na to, że Howard wciąż jeszcze ma coś w sobie i wciąż potrafi być dominującym zawodnikiem w ofensywie, ale jednocześnie też nie wyżej z tego względu, że będzie zaburzał normalną grę obwodową, grę szybką, którą w poprzednim sezonie Wizards mieli z Gortatem, która zdecydowanie, podejrzewam, była bardziej płynna niż ta, którą Wizards nam zaproponują w najbliższych rozgrywkach. Jeśli zaś chodzi o umiejętności obrony i ataku w poprzednim sezonie, no to atak Wizards był 14 z 106,9. Obrona była na 15 miejscu, czyli tak mniej więcej, no, zajęli 8 miejsce w konferencji wschodniej, czyli tak mniej więcej to dobrze wypada. Natomiast grali w 18 tempie, więc nie jakoś specjalnie dobrze. Z Gortatem na boisku były to zdecydowanie lepsze wyniki. Znaczy, może nie zdecydowanie, atak był mniej więcej na tym samym poziomie, była lepsza obrona, tempo podobne, więc widać było, że z Gortatem było to lepiej niż bez niego.
Jak będzie z Howardem? Zobaczymy. To jest jedna z największych zagadek. No i tak jak rozmawialiśmy chociażby w ramach Coast to Coast zaraz po transferach, jeszcze w lipcu zdaje się, no to mówiliśmy, że jeżeli gdzieś ma drużyna dać ciała, no to właśnie będą to Washington Wizards ze względu na dojście Howarda do primadonny Walla. Będziemy mieli takich dwóch zawodników, którzy będą marudzić, narzekać, że nie mają piłki, że nie to, że nie tamto. No i może z tego wyjść niezłe kino dla nas wszystkich, z którego będziemy się śmiali. Być może dzięki temu Sacramento Kings przestaną być najbardziej wyśmiewaną drużyną NBA, przynajmniej przez nas. Okej, dzięki za wysłuchanie. To tyle, jeśli chodzi o konferencję wschodnią. W następnym podcaście zaczynamy zachód. Do usłyszenia.